Dzień dobry, nazywam się Rafał, a to jest kolejny odcinek Dobrej Nowiny. Krótkich filmów, w których dzielę się swoim doświadczeniem Bożej obecności, Bożej ciszy. I tak jak Bóg zmienił moje życie, jak się w nim objawił, jak w efekcie przyniósł mi życie. I tak jak już stało się taką tradycją, to w poprzednich częściach zacznijmy od krótkiej modlitwy do naszego Boga Ojca, aby ten czas, który spędzimy razem, tą krótką chwilę, wypełnił swoją miłością, swoją obecnością, aby otworzył nasze serca na to, co dzisiaj dla nas przygotował, abyśmy byli gotowi przyjąć te słowa, abyśmy byli gotowi nie tylko je usłyszeć, ale zmienić zgodnie z nimi swoje postępowanie albo otworzyć się na to, co Bóg chce dla nas, co dla nas przygotował, co chce, aby się stało naszym udziałem. No, dzisiaj może zacznę od takiej małej reklamy. Mianowicie, jeżeli mieszkacie we Wrocławiu i macie ochotę na doświadczenie takiej żywej obecności Boga w śpiewie, w tańcu również, to ja zapraszam co piątek, za wyjątkiem pierwszego piątku miesiąca, na 19.15 na Oporów do wspólnoty Agaliazis. Jakby nie jestem oficjalnie jej członkiem, więc to taka spontaniczna reklama, ale od jakiegoś czasu jeżdżę tam właśnie w te piątki uwielbiać Boga. I to są piękne spotkania, to jest piękna muzyka, takie bardzo żywe świadectwa Bożego działania, uzdrowienia również ciała, uzdrowienia duszy. Także jeżeli ktoś z Was czuje taką potrzebę, aby uwielbić Boga w tańcu, w śpiewie, to jest dobre miejsce we Wrocławiu. To jest dobre miejsce. Pewnie w wielu innych miejscach i miastach takie spotkania się odbywają, natomiast we Wrocławiu przynajmniej o takim wiem, więc zapraszam do Kościoła Świętej Anny. Ja gdzieś pewnie w linku pod tym filmem
na blogu umieszczę jakieś szczegóły dla tych, którzy są zainteresowani. Mam jakąś stronę na Facebooku. Ale tak czy siak, to jest piątek, 19:15 w salce parafialnej koło kościoła na Oporowie pod wezwaniem świętej Anny. Więc może jak zacząłem od uwielbienia, to może trochę o radości, bo uwielbienie jest wyrazem wdzięczności, jest wyrazem radości z tego, co przynajmniej w moim doświadczeniu, to wszystko co mówię, to jest moje doświadczenie, więc w moim doświadczeniu uwielbienie to wyraz takiej radości. Z tego, co Bóg dla nas przygotował, co Bóg dla mnie przygotował, z tego, czym mnie doświadczył i w efekcie doprowadził do miejsca, w którym byłem gotowy dla Niego zostawić wszystko. I gdy się to wydarzyło, kiedy po stoczeniu wewnętrznej walki, tych kuszeń, które się pojawiły, gdy byłem gotowy z Jego pomocą tak w sercu szczerze powiedzieć, że tylko Jego chcę, że tylko jakby dla Niego jestem w stanie, Jemu jestem w stanie oddać wszystko. Po jakimś czasie, krótkim już, zabrał to wszystko, co mu ofiarowałem. Może nie w takim fizycznym znaczeniu, to znaczy zabrał moją żonę, rodzinę, dzieci, ale zabrał nie wiem, jak to nazwać nawet. Mogę powiedzieć, że zabrał cały mój świat, ale ten świat, który miałem w głowie. Bo fizycznie on jakby został taki, jaki jest. A jednak dla mnie wszystko się zmieniło. Zupełnie inaczej patrzyłem na to, co mnie otaczało. I w ślad za tym przyszło uwolnienie, przyszła wolność, przyszedł spokój i również radość. Taka radość, która czasami mam wrażenie, że nie jestem w stanie jej w tym ciele znieść. Jest tak wielka, tak wypełniająca każdą komórkę mojego ciała. To nie jest radość, która ma jakąś taką konkretną przyczynę, którą mógłbym wskazać, że jest z takiego albo z innego powodu. To jest bardziej taka radość, którą teraz mogę określić jako taka część życia, ale życia w Bogu, nie tego życia, które kiedyś wiodłem, gdzie bardzo chciałem, żeby coś się stało. Więc radość była efektem tego, że stało się to, co tak bardzo pragnąłem. A za chwilę pragnąłem czegoś innego, więc ta radość przygasała, aby pojawić się ponownie, kiedy tą drugą rzecz osiągnąłem. Więc była tamta radość była taka chwilowa. Ta radość jakby płynie z Boga, który jest, który się nie zmienia, który był, jest i będzie taki sam. Na zawsze doskonały. Więc ta radość jakby jest, można powiedzieć w cudzysłowie, jego zapachem, który w swojej łaskawości ja mogę odczuć i też ją poczuć. I ta radość nie stoi na przekór smutkom, które się zdarzają również w tym świecie, albo jakimś takim radością z sukcesów czy z wydarzeń z tego świata. One pojawiają się również, ale poniekąd są gdzieś tam na innym poziomie, gdzieś
w innym miejscu. Można powiedzieć, że życie się wydarza ze swoimi smutkami i radościami, ale świadomość tego, że Pan jest we mnie i jest przy mnie cały czas, i ja jestem w Jego ramionach, albo można powiedzieć, że inaczej to określić w ten sposób, że nie ma już mnie, ale jest we mnie Chrystus, jest we mnie Bóg. Jakby sprawia, że te wszystkie doświadczenia życia nie są aż tak, nie porywają. One po prostu się wydarzają, natomiast radość, o której mówię, ta radość, która nie przemija, nie jest związana z tym, co się w tym zewnętrznym świecie dzieje. Ja nie wiem, czy to ma sens w ogóle w opowiadaniu. Ma to sens w doświadczeniu na pewno. I adoracja, nie adoracja, tylko uwielbienie jest dla mnie takim wyrazem tej radości. Zwłaszcza w takim wydaniu, które się wydarza tam, w tej wspólnocie, o której mówiłem na początku, Agaliasis. Takim wyrażeniem czystej radości, pochodzącej od Boga. I pięknym jest widzieć, dla mnie to jest piękne doświadczenie, kiedy widzę tam ludzi i młodych, i starych, i dzieci, które tak wspólnie i pięknie uwielbiają Boga i cieszą się Jego obecnością. To wspaniałe jest doświadczenie. I polecam. I zapraszam na bloga standardowo po modlitwy, po moje świadectwa. To wszystko, co tam się znajduje, a jeszcze bardziej gorąco zapraszam do czytania Pisma Świętego, do sięgania do niego w każdej możliwej postaci, w każdej formie, która wam się wydaje odpowiednia, do sięgania po paragrafy, do sięgania po wersy, jakkolwiek czujecie, że jest to dla was odpowiednie. Bo tam znajdziemy odpowiedzi na wszystkie pytania. Tam znajdziemy prostą drogę, którą nam pokazał Jezus, zwłaszcza w Nowym Testamencie, która prowadzi nas do Boga. Dziękuję za dzisiaj.